Halo, halo! Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play na moim kanale. Tym razem druga gra z maratonu Komnaty Tajemnic. Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic na PlayStation 1. Tym razem nie robimy już gry od No Wonder, tylko teraz zabieramy się za grę od Argonauców. Zobaczymy, jak Argonauci poradzili sobie z ich Komnatą Tajemnic. Kochani, cóż ja mogę powiedzieć? Wejdźmy sobie w opcję oczywiście, ponieważ warto byłoby sobie co nieco tutaj zobaczyć. Warto byłoby sobie co nieco podgłosić, co nieco ściszyć. Więc teraz tak, flying control robimy na reverse, tak jak to było w przypadku kamienia filozoficznego. I tutaj możemy tylko dźwięki z gry włączyć. Aha, czyli nie możemy tutaj sobie regulować jakby opcji pod względem muzyki czy tam innych rzeczy. Okej, spoko, kumam. No to co, możemy sobie kontynuować. A nie, przepraszam, jeszcze jedną rzecz muszę wyłączyć. Oczywiście, że wibracje trzeba wyłączyć, no bo my nie lubimy wibracji, co nie? Tak więc, moi drodzy, ja wiem, że póki co rozdziałka tej gry wygląda dosyć prymitywnie, aczkolwiek przejdziemy do samej gry, to ja co nieco w trakcie montażu albo zrobię po prostu cięcie po cutscence, która będzie miała zaraz miejsce. Wyedytuję te paski, żebyście mieli pełną, fajną rozdziałkę, co nie? Tak więc dobra, wciskamy sobie oczywiście, znaczy już wcisnąłem sobie start. I teraz tak, zasada jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o ten let's play. W przeciwieństwie do Komnaty Tajemnic na PC-ta, tutaj robimy od razu 100% bez zbędnego tam gadania, bez zbędnych ceregieli, dlatego że nie będziemy mogli backtrackować w tej gierce, ponieważ ta gra rządzi się tymi samymi zasadami co kamień filozoficzny na PS1, czyli po prostu musisz wszystko robić od razu, ponieważ po skończeniu gry nie masz powrotu do innych tam poziomów, no nie? I możemy teraz sobie włączyć opcję autosave'a lub wyłączyć. Ja osobiście preferowałbym wyłączyć, ponieważ no, autosave jest czasami uciążliwy, no nie? Sami wiecie, o co chodzi. A teraz ja się zamknę, a wy słuchajcie. Harry Potter's first year at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry was very eventful indeed. Along with his friends, Ron Weasley and Hermione Granger, Harry had managed to defeat Lord Voldemort, the greatest dark sorcerer of all time. But now Harry was back at number 4 Privet Drive. He was often locked in his room, and even though he was a wizard, he couldn't escape, because he wasn't allowed to use magic. Then, one evening towards the end of the summer holidays, a house elf named Dobby appeared. Dobby warned Harry not to return to Hogwarts. Harry Potter must not go back to Hogwarts. If Harry Potter goes back, he will be in mortal danger. There is a plot, Harry Potter, a plot to make most terrible things happen. Dobby disappeared, and shortly after, Ron Weasley and his brothers, Fred and George, arrived in a flying Ford Anglia to rescue Harry from his prison. Harry told them all about Dobby's warning. Very fishy. I reckon old Dobby was sent as someone's idea of a joke. Can you think of anyone at school with a grudge against you? Draco Malfoy. Eventually, they landed at Ron's house. The Burrow. Touchdown! Ron's mother, Molly Weasley, marched across the yard and came to a halt in front of them. She didn't look pleased. Bed's empty, no note, car gone. Out of my mind with worry. It seemed to go on for hours, and Mrs. Weasley had shouted herself hoarse before she turned to Harry. Very pleased to see you, Harry, dear. Ronald Weasley, I thought I asked you to stop that ghoul from making such a racket. He's still dropping pipes over the attic floor. It's driving me mad. Come on, Harry, let's go. And they did. Welcome to my home. It's not much. I think it's brilliant. Thanks, Harry. We call it the Burrow. Come on, Harry. If the guard locked the attic door again, we've got to try and find another way in. I see Dad has placed some crates in the garden. Why don't we use them to climb up onto the roof and then into the open attic window? Seeing you've been stuck at the Dursleys for so long, you can practice your knockback jinx on the crates. Remember, you need to press the X button to cast. No i jesteśmy, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w Harrym Potterze i Komnata Tajemnic na PS1, ale zanim przejdę do konkretów, to wypadałoby pozbyć się tego czarnego czegoś wokół. Nie mogę powiedzieć, że pasków, ale tego czarnego prostokątu, a więc... cięcie! No i od razu lepiej, witam was bardzo serdecznie, możemy sobie w końcu grać, tak więc jak widzicie fabuła jest w zasadzie no taka sama jak w Komnacie Tajemnic na PC-ta i w każdej innej wersji Komnaty Tajemnic, z malutką różnicą, mianowicie taką, że w wersji PC-towej nie byliśmy w Norze. Witam was w Norze, czyli w domku rodzinki Weasleyów, mogliśmy nawet już poznać w tym całej książce, która tam czytała, która opowiadała nam jakby początek tej fabuły, że przylecieliśmy właśnie do Nory, gdzie jest Molly Weasley, czyli innymi słowy matka rodziny Weasleyów, między innymi wiecie Freda, George'a, Ginny, Ronalda Weasleya i tam wielu innych tam Weasleyów, kurde, bo jest ich naprawdę sporo całkiem. No i bardzo mi się podoba to, że matka, kurde, Rona i całej tej spółki jest taką, wiecie, ona do swojej rodziny z taką agresją, taką, wiecie, że jaka to ona nie przemądrzała, jaka to ona w ogóle nie jest, ale do Harry'ego to już z takim, wiecie, szacunkiem, no nie? I no mówię, bardzo mi się podoba, że w ogóle Nora została uwzględniona w wersji na PS1, tak samo jak w wersji na PS2, już taki spoiler mały wrzucę do ostatniej gry z Komnaty Tajemnic, w sensie jeżeli chodzi o ten maraton. Bardzo mi się ogólnie podoba to, że Nora została uwzględniona, no bo, no nie oszukujmy się, ale wersja PC-towa tak dziwnie się trochę zaczęła, w sensie okej, była wspominka o Norze i tak dalej, ale no nie zaczynaliśmy gierki tam, a tutaj jednak wydaje mi się, że to jest taki prawidłowy początek gry, bo no nie oszukujmy się, ale No Wonder zrobiło to samo, co zrobiło w wersji Kamienia Filozoficznego na PC-ta, czyli po prostu początek gry jak zwykle się musi w Hogwarcie zaczynać, a tutaj przynajmniej zaczynamy sobie właśnie od takiej lokacji. No dobra, no to co? Schodzimy sobie w dół i zaczynamy tutorial, moi drodzy. Try and flipendo these crates with your knockback jinx. Remember, press the X button to cast. Okej, Ron, nie wiedziałem, że można, kurde, atakować X-em. Dzięki, że mi o tym przypomniałeś. I oczywiście moje ulubione zajęcie w każdej wersji PS1-kowej Harry'ego Pottera, czyli... Uwielbiam po prostu spamić kwadratem, żeby bawić się tą kłódką. No ale dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Co tutaj mamy? Mamy tutaj kurnik, bardzo fajnie, mamy tutaj koguta. Ogólnie bardzo fajne miejsce, nie będę tego ukrywał. Możemy sobie tutaj wskoczyć do góry? Nie, na razie nie możemy, ponieważ gra nas zablokowała, tutaj nawet też nie przejdziemy. A szkoda, bo może coś tam by ciekawego było, może jakieś fasolki byłyby na dole. A co nam, Ronaldzie Weasley, teraz powiesz? A, powiesz to samo, co, kurde, co wcześniej mówiłeś, okej. A, i przy okazji słuchajcie się w tą piękną muzykę, która nam teraz przygrywa w tle. Ja na chwileczkę się wyciszę. No dobra, chwilę posłuchaliście. Ogólnie graficznie bardzo mi się podoba Nora. Bardzo fajny sposób została zrobiona. Okej, może grafika nie jest najmocniejszą stroną tej gry, ale naprawdę to jest dla mnie bardzo sentymentalna wersja Harry'ego Pottera. Zresztą to samo mówiłem w Kamieniu Filozoficznym na PS1. Ronald Weasley, I thought I asked you to stop that ghoul from making such a racket. He's still dropping pipes over the attic floor. It's driving me mad. Oh dear, Mum's really not happy and I think we should avoid her. But let's climb up onto the roof and jump in through the attic window. Watch me and then follow. To climb onto a crate, walk up to it and use the up directional button. Okay, your turn, Harry. Push into the small crate to climb on top and then run over the gap to auto jump. Dzięki, Ron, za przedstawienie mi tego, jak mam się dostać na samą górę. No jak widzicie, musimy teraz dostać się do tego okna, które jest otwarte, dlatego że tam coś się niedobrego wydarzyło, co zresztą można było usłyszeć po zdenerwowanej wręcz matce Rona, Freda, George'a, Ginny, więc musiało się tam naprawdę coś niefajnego wydarzyć, więc lećmy zobaczyć, co tam jest. Zobaczymy, kurcze pieczone, co to tam ciekawego będzie. Right, we need to calm down the ghoul. He's banging and dropping pipes and it's driving Mum mad. Use your directional buttons to move the chest. Try and catch 60 pipes before they land on the floor and make a terrible racket. Right, Harry, let's get to it. Okej, czyli musimy po prostu w tym momencie unicestwić gula, który rzuca rurami i jakimiś takimi rzeczami. Znaczy nie, to są rury, przepraszam, to są tak, miedziane rury. Okej. W sumie przyznam, że jak byłem dzieckiem, to mnie zawsze to bawiło. I teraz też mnie jakby będąc osobą dorosłą nadal to bawi. Ale no... jest to trochę takie, nie wiem, no... z jednej strony urocze, z drugiej strony takie... no śmieszne po prostu. Okej, nie ma co narzekać. W każdym razie, jak widzicie, no zadanie jest proste. Przed upływem czasu musimy zebrać te 60 jakby rzeczy, którymi rzuca teraz ten ghoul, czyli jakby to można powiedzieć właśnie rury jakieś, jakieś takie właśnie rzeczy od kanalizacji albo nie kanalizacji. No generalnie dużo by można byłoby wymieniać. No i elegancko. Nice work, Harry. That'll shut him up for a while. Thanks for helping with the ghoul. Ah, that's much quieter. Now I need you boys to denome the garden for me. Go find Mr. Weasley. He's by the shed messing about with non-magical junk. Right, let's go find Dad. No, więc teraz musimy podążać do ojca Rona. I... no, w sumie, okej, fajnie, mieliśmy tutaj mały wątek z tym gulem, trolem, chuj wie, kim on tam dokładnie jest. No i co? I teraz musimy podążyć właśnie do ojca Rona. I swoją drogą, dla osób ciekawskich, nagrywam tę grę nie z DuckStation, nie z emulatora, tylko z PlayStation 3, ponieważ mam oryginalną kopię Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny, jak i Komnatę Tajemnic, tak więc no. Więc jakby ktoś chciał mnie oskarżyć o, nie wiem, nagrywanie z emulatora tej gry, no to jak widać, no nie do końca mógłby dany użytkownik lub dana użytkowniczka mnie, jak to się mówi, skrytykować za to. Okej, więc przeszliśmy sobie dalej i co tutaj teraz mamy? Dad leaves his junk everywhere. It drives Mum mad. Try smashing these barrels with a fully charged knockback jinx, so we can get through the gate. No, czyli najprostsze zadanie, zniszcz wszystkie te beczki, a raczej w sumie wybraną beczkę zniszcz, ponieważ trzeba sobie odblokować bramę. I ogólnie kolejną pozytywną rzeczą, jeżeli chodzi o takie zmiany względem Kamienia Filozoficznego, jest to, że teraz w końcu zbieramy fasolki różnych kolorów, a nie tylko czterech wybranych. Jak sami zresztą możecie zobaczyć. Przed chwilą właśnie mieliśmy taką błękitną, żółtą w czarne paski, dwa razy te takie ciemne błękitne, które zbieraliśmy w kamieniu filozoficznym. Więc no mówię, tutaj już nie ma czegoś takiego, że musicie zabrać konkretną ilość fasolek, żeby odblokować sobie hasło do portretu. Tego nie ma w tej części, jakby ktoś się chciał zapytać. Więc to troszeczkę jest fajne, no bo no nie okrywajmy, czasami... Z jednej strony to było spoko, z drugiej strony czasami to było męczące zbieranie te cztery konkretne smaki, znaczy cztery konkretne kolory, no i w sumie też smaki, bo na przykład pamiętam, że zaczynaliśmy od 50 zielonych, potem mieliśmy 70 niebieskich, chyba 80... Nie, przepraszam, 50 żółtych, potem były niebieskie, potem było 80 albo 90 zielonych oraz czerwone 100 były. Tak więc to jeżeli chodzi o fasolki, no nie? Nice casting, Harry. Come on, let's go and find Dad. No to lecimy, kurde, odszukać twojego tatusia. Ej, halo, halo, co to są za teleportacje? Halo, Ron, co ty sobie wyobrażasz w tym momencie? Aha, i warte podkreślenia jest to, że ekrany ładowania są teraz też całkiem fajne. Mimo że czasami są creepy, to jednak są fajne. Ginny's over by the Puffs game patch. Why don't you go and chat to her? She's been a bit shy lately. I wonder why. I'm off to see what Dad's up to. Hello, Harry. Pleased to meet you. I'm Ginny. I'm just looking after a Puffs game, making sure that Fred and George don't use it as a bludger when they play Quidditch. Guide the Puffs game over to the bushes and it'll eat them, revealing every flavour beans that you can collect. Beans can be used to buy famous witches and wizards cards from Fred and George at Hogwarts. If you guide the Puffs game over to the bushes, it'll eat them, and you may be able to find a famous witches and wizards card. Whenever you get a wizard card, it is put into your Folio Magi. Press the select button. This will show you the Folio Magi and the wizard cards you've collected at that point. There are two types of famous witches and wizards cards, the silver cards and the four special gold founder cards. Okej, to jest Ginny. To jest Ginny Weasley. Tak tylko chcę przypomnieć. Jakby, okej, nie będę tutaj się przypierniczał do grafiki ani nic, bo nie na tym to polega, ale ona kompletnie nie przypomina Ginny. Ona wygląda jak jakaś taka stara ciotka, albo jakaś stara babcia. Halo, czemu oni postarzali Ginny? Halo, nie zgadzam się na to. A swoją drogą... Bardzo interesujące jest to, że musimy nakarmić tego... Kurczę, ja nigdy nie mogę sobie przypomnieć, jak brzmiał on po polsku, w sensie jak tłumaczenie tego stworka, imię tego stworka brzmiało po polsku, więc prawdopodobnie tutaj wam coś wkleję. No ale w każdym razie, musimy go nakarmić i wtedy dostaniemy kartę czarodziejów. I jakby wszystko w porządku niby z jednej strony, ale z drugiej strony, od kiedy... Poza Hogwartem można jakby dawać sobie karty czarodziejów, jakby trochę to jest dla mnie nielogiczne, ale okej, mogę to ja być po prostu zbyt tępy i głupi. I chyba jeszcze jeden krzak i będziemy mogli pójść dalej chyba. Well done, Harry. Here's a famous witches and wizards card. Felix Summerby. Best find Ron, Harry. He's gone off to see Dad, I think. It's this way. Aha, no niby możemy teoretycznie iść dalej, ale ja jednak tego nie zrobię, bo ja chcę jak największą ilość fasolek sobie tutaj zabrać. I teraz możemy wcisnąć sobie select, tak więc już. Felix Summerby, inventor of cheering charms. No, i teraz mamy coś takiego, że Harry od razu nam czyta, jakby... Chociaż nie, bo to było też w kamieniu filozoficznym na PS1, tak więc sorry, ja tutaj w błąd wprowadziłem, ale zobaczcie, to już jest po raz kolejny, kolejna różnica między PC-owym kamieniem filozoficznym, komnatą tajemnic versus wersje PS1, no nie? Czuć jakby tą różnicę, że w wersjach na PS1 od razu Folio Magi Harry czytał, a raczej przedstawiał nam, kim jest dany czarodziej, którego żeśmy zebrali z tych kart, no nie? Tak więc... no troszeczkę słabo, że w wersji PC-towej dopiero narrator zaczął czytać od więźnia Azkabanu, no ale nie mówimy tutaj o wersjach PC-towych, mówimy tutaj o wersji na PS1. Tak więc... w każdym razie... no troszeczkę mówię, mi ten wygląd Ginny absolutnie nie odpowiada, jakby... nie chodzi o sam model, tu bardziej chodzi o to, że ona wygląda tak, jakby miała no dosłownie z 30 lat. Albo nawet i była taka właśnie podstarzała. To trochę mi to nie pasuje, no nie? No i okej, zebraliśmy sobie 19 fasolek. I jeszcze raz jedną rzecz pokażę wam Folio Magi. Mamy teraz 24 karty czarodziejów. Tak więc jest delikatny upgrade między Kamieniem Filozoficznym na PS1 a Komnatą Tajemnic na PS1. Dlatego, że w wersji PS1 Kamienia Filozoficznego mieliśmy tylko 18 kart czarodziejów. Natomiast tutaj mamy 24. Okej, dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć, na razie. Hello Harry, I'm Arthur Weasley. I was wondering if you'd help me denome the garden. It's just through the gate, but you'll need the denoming gloves to grab the gnomes. Unfortunately, I seem to have lost them under all this junk. Use your Wingardium Leviosa spell to charm and move the junk. Holding the X button levitates each piece of junk. Use your directional buttons to move the junk about, and press the triangle button to drop it onto the rocks and break the junk up. Could you charm them and drop them onto the rocks, please? Maybe we can find those gloves. I know I left them round here somewhere. Jedna rzecz mi tutaj trochę nie odpowiada. Mianowicie, że używamy czarów poza szkołą, bo z tego co pamiętamy, raczej wszyscy pamiętamy to doskonale, używanie czarów poza szkołą magii było zakazane i można było z tego tytułu wylecieć, a... No właśnie, i mnie to cały czas zastanawia, w sensie rozumiem, że to jest gra i tak dalej, ale za coś takiego przecież można było dostać kopa w dupę ze szkoły i jakby tego trochę nie rozumiem. Może jestem na to faktycznie za głupi, ale no wydaje mi się, że nie powinno czegoś takiego być. Kurde, to jest najgorsze, że w tutorialu oni za każdym razem ciągle gadają i ja muszę naprawdę często za szybko kończyć jakieś zdanie, żeby nie wyszło, że kurde będę komuś wchodził w zdanie, no nie? That's right, Harry. Keep going. A, on cały czas powtarza jedną i tą samą kwestię, okej, dobra, nevermind. I od razu mówię, że z Nory prawdopodobnie wyjdą 2 odcinki, dlatego że jest to trochę długa lokacja, jak sami możecie zobaczyć. Well done, Harry. Nice work. You found the denoming gloves. Here they are. Thanks for helping Dad out, Harry. You've also learned how to charm objects. I'm sure that will come in very handy. The sooner we denome the garden, the sooner we can get some sleep. I'm exhausted. Wszystko spoko, ale na jakiego wała mi te rękawiczki, tak tylko chcę się zapytać. Jak byłem mały, też się nad tym zastanawiałem. I jak jestem starszy, tym bardziej się nad tym zastanawiam. Nie rozumiem jakby... nie rozumiem trochę, po co mamy te jak to się mówi... rękawiczki. No, tak więc pomogliśmy ojcu Arturowi Weasley, czyli ojcu Rona, Freda, George'a, Ginny i tak dalej. Więc możemy teraz przejść dalej, zobaczymy co będzie tym razem się działo.